Czasem jest ich naprawdę dużo. Wtedy musimy zadać sobie pytanie, czy to oni mieszkają z nami, czy my mieszkamy z nimi. Potrafią przejąć całe nasze mieszkanie i być po prostu wszędzie. Człowiek w nocy wstaje po szklankę wody, a one buszują po blacie. Czują się dosłownie jak u siebie w domu.